witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będę dążył do zebrania 70 tysięcy punktów. Nie wiem, czy to doświadczenia, sławy. Tam trochę sobie podziabałem w międzyczasie takie małe sesyjki po 50 minut. Przez parę dni tam parę punktów dozbierałem, żeby nie było smutno zaczynać z zerem. Ale tą grę to chyba trzeba właśnie tak dawkować w małych tych sesyjkach. A strasznie szybko się jakoś tak, nie wiem, wypala człowiek w nią grając. Przynajmniej teraz. Naprawdę szkoda, że trochę jakiegoś większego mnożnika tych punktów nie ma. Bo to jest no fajne, ale jednak męczarnia. Jak trafię do tego na komisariat z jakimś klientem. Serio? W latarni wjechałem. To zmienię brykę na coś innego. Ile można tym vanem jechać. Jeździć. Może teraz incognito pośmigam. I się zobaczy. A na razie to czekamy zatem na pierwsze zgłoszonko, ewentualnie na pierwszego kierowcę, którego bym chciał. O, widzę, że tu kolega albo koleżanka coś dziwnego robi. Okej. Ten się jakoś zategował. To chyba kobieta w ogóle. No jest nieważne. Zobaczmy, czy możemy gdzieś bliżej się pokazać. Ale słaby wypadek, powiem wam. To może zróbmy tak, skoro jesteśmy policją. To musimy być jak najszybciej na miejscu wypadku, zapewne. Ale on normalnie piłuje. Zróbmy z kabinki. Sygnały. Ja tu w ogóle mogę jakoś. Serio, żeby włączyć sygnały, to tutaj było? Tyle razy gram w to i ten. No. Nie wiem o tym. Nie no. Głupi jestem chyba jakiś. Serio, nie ma tutaj. Czemu nie ma ten? No właśnie, tego szukałem. Wciskałem przyciski, które są w grze, no. Police officers. Police officers. Patrol officers. Kurde, no w tej drugiej grze. Przez co mi się trochę zgłupiałem się tak. Ale już jest okej. Okay. Już jest dobrze. Jesteśmy na miejscu wypadku. Helikopter też już jest. Dobra. To on ma dwa sygnały? Nie wiedziałem. Cóż to za wypadek opisany niewinny? Na pewno niewinny. Do raportu. Czy on powiedział
To, że ktoś jest pod wpływem alkoholu? Czy że nie jest pod wpływem? Może rzeczywiście... Chociaż nie, no jak zatrzymuję to patrolu, to on wtedy mi tego nie mówi, tylko przy wypadkach mi mówi, że... No, zdaje raport. Więc... Nie, coś było z alkoholem, ale... Nie zdążyłem zarejestrować. Zróbmy foteczki. Żeby powiedzieć, że klasyczny wypadek. I naszkicujmy. Bardzo szybkie szkicowanie. Pogadajmy. Pan wygląda na pijanego. Nie no, ręce mu tylko latają. Hello, Mr. Bayer. Are you okay? May I ask you a few questions? Mr. Bayer? Bayer? I'm not injured. Can you tell me how the accident happened? Of course, but it's not actually necessary. I've already told the other driver that I won't be pressing charges. You really needn't have come. Well, we're already here, so? I approached a traffic jam and came to a stop in time and without any problems. I was just about to turn on my hazard lights when someone rear-ended me. And that's it. Really no reason to call the police. Aha, czemu nie? Why didn't you want to call the police? Well, because it was unnecessary. Hardly anything has happened. A few scratches on my bumper. There really is no need for the police for that. It seems like you have something to hide. Skasował mu pół tyłka w samochodzie, a on ten, że tak mu błotnik zarysował. I can smell that you've been drinking alcohol. What? Me? You must be mistaken. Denying it will only cause you more problems. Well, okay, you're right. I really am sorry. I've just come from a work party. I didn't want to admit it because you're always partly to blame for an accident if you've been drinking. And I really am not to blame for this accident. I have good news for you. That's a popular misconception. If you couldn't have prevented this accident even while sober, you're not to blame. Really? That's fantastic. But you still have to answer for drunk driving. I suggest you take an alcohol test at the station. Any objections? No. I'll go with you. Good, that's a wise decision. Please go ahead and take a seat in the patrol car. Jak ona to miło powiedziała. A w sumie, czemu nie możemy od razu na miejscu sprawdzić, czy nie jest pod wpływem? Hello, Mr. Han. Are you okay? May I ask you a few questions? Of course. What can I do for you? From your point of view, how did the accident happen? In short, I was a bit distracted. I was trying to switch a CD in the car and saw the traffic jam a bit too late. You can see that I rear-ended the car in front a wee bit. It was my mistake, and it certainly won't happen again. Ah, yes. Thank you for being so honest. Thank you for your cooperation. I have recorded your statement. Serio? Ten... Koleś się przyznał, że co? Płyty z CD wymieniał w tym, zmieniał płytkę i ten... I się zagapił. I wjechał kolesiowi, który... Biedny był akurat pod wpływem alkoholu. Czyli jakby w niego nie wjechał, to tamten by sobie pojechał. No, no super. No to miał pecha. Pan z alkoholem. Inna sprawa, że to, że czujemy od niego alkohol, to nie znaczy, że jest pijany. Teraz test powinien na... Co jest? Miałem być przed komisariatem. Dziwne to. No i teraz jest gitara. Pięknie zaparkujemy. Dobra. Pięćdziesiąt w formie bonusa wpadnie. Dobra. Pójdę się przebiorę zatem. To chyba była szatnia. Pośmigamy trochę ten.
incognito. Sorry, drzwi pomyliłem. Czarną bestią pojeździmy dzisiaj. I to jest piękne. Od razu czuć tę moc. Moc. Rejestracja APS. Może ciężaróweczkę skontroluję jakąś. Nie lubię ciężarówek kontrolować, bo te koła mnie dobijają, sprawdzanie. Ale zobaczmy, czy coś nam nasza intuicja podpowiada. Z tej strony nic. O, jest ciężarówka. Nie chcę zbierać rzeczy z ulicy, bo to jest słabe. Czemu ja myślałem, że ta ciężarówka mi się tutaj świeci? Okej, zajrzałem mu przez plandekę. A, to nie ta, to ta mi się świeci. Halo. To tą skontroluję, jak się da, ale skoro się świeci, to powinno się dać. Dobra. Normalnie cuda robię. Sygnały, jakoś. Czy to, że kierowca ciężarówki nigdy nie ucieka? Ciekaw jestem, jak miałbym taką ciężarówkę powstrzymać. Dobra. Kocham, jak oni tam się zatrzymują. Oddalę się. Jestem nauczony. Chociaż nie, ten tak nie ma. W niektórych ciężarówkach jest w dostawczakach, że się opuszcza ta winda i wtedy, jak się za blisko stanie, to nasz samochód uderza. O, widzę, że kolega tutaj na resorach nieźle nim trzącha. Super. Dobrze, że teraz nie trzącha. Zastanawiam się, czy coś można by było tu ujrzeć. Ale nic nie widzę. Dobra. Papiery poproszę. Hello. Dokumenty. Co przewozisz? Albo dobra, najpierw czas. Okej, a co przewozisz? Please show me your freight documents. Here's the freight documents you require. Textile products. Textile products, okej. Please show me your license and registration. Thank you, I'll have a look. Zacznijmy od fotki. Okej. Kategoria CE. Olivier Schmidt. O. Ubezpieczenie. Poszło się kochać, widzę. Ta. Rejestracja, której nie widzę. Jest okej. Dobra. Czyli mamy tak, dobra. Alkohol jak tam? Have you taken any drugs? Drugs. Not me. Okej. Have you been drinking? Of course I've not had anything to drink. Nie wiem. Boję się to sprawdzać, czy są pod wpływem, czy nie. Come back to you shortly. Patrzyłem, czy się da zagadać pod kątem, no, że ma ubezpieczenie. Czy tam papiery, nieważne, nie? To chyba ubezpieczenie jest. Ja już nie pamiętam. Okej. Okay.
najmilsza chwila poranka. Sprawdzanie kół. Na szczęście wagę wystarczy tylko z jednej strony, zauważyłem. Sprawdzi się, ale tak czy siak. Muszę z drugiej strony zobaczyć. A ten. Bieżnik sprawdzić. To się zgadza. Wagę podstawiona. No i koleś ma tyle kół, że ja pierdziu. Okej. Światełeczka. Jak już tu jestem. Kierunki migają. To nigdy się nie pali. Okej. No i teraz nie muszę wagi sprawdzać. Chyba. Czy muszę? Nie wiem, na wszelki wypadek. Patrz. Więcej tych kół. Okej. Wydaje mi się, że już po tamtej stronie, jak podłożyłem wagi, to pisało, że waga jest okej. Okay. Czemu się ta kamera tak zawsze przesuwa? Zabezpieczenia są okej. Okay. To się nie sprawdza. A, dobrze, jest cargo zabezpieczone. No, czyli dostanie mandat tylko i wyłącznie za zabezpieczenie? Czy to nieważne tablice? A, jakoś takoś, czyli... Dobra, to. Pod wpływem narkotyków był? Serio? Ciekawe. Muszę kiedyś te nagrania poprzeglądać i spróbować zauważyć. Tak, że jest pod... W sumie, jeżeli mi go oświetlało na niebiesko... Ciekawe, czy jakbym teraz na nim pojechał i go jeszcze raz sprawdził. No bo on się świeci na niebiesko. No zobaczmy z ciekawości. Czy będę mógł jeszcze raz zatrzymać, czy po prostu gra powie sorry, Gregory, uciekaj. Zobaczymy. Jak? Dwa razy się nie da. Czyli jak będzie się świecił na niebiesko, że moja intuicja mi podpowiada, to wtedy trzeba się przyjrzeć alkoholowi bądź narkotykom. Poważny wypadek z balami drewna, czyli wiemy, co będzie. Będą rozsypane krzaki. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy mam dobry dojazd stąd na przykład. Zobaczymy zaraz. Chyba da się dojechać, dobra. To jadymy. Pojazd uprzywilejowany, powinien mi zjeżdżać z drogi. Będzie gitara. La gitarę. Brawo ja. O, ale ten, prawie 60%.
ciekawe, co by się stanęło właśnie, jakbym miał 100%. Może kiedyś zobaczę. Jak nie zapomnę. Na koniec serii. Chyba kogoś tam przerysowałem. Wypadek tworzy wypadek. Tak może być. Okej. Gdzie możemy zaparkować? Halo. Take care of checking the personal details before you speak to the people. In the meantime, you can take care of something else. Dobra, co masz do powiedzenia? I've recorded the personal details. Everything okay so far? Wszystko okej. Gdzie jest ten mój samochód? Nie mam słów. Nie włączyłem. Aj, sygnało, super. Teraz mi głowa wybuchnie. A to dopiero początek. Muszę jeszcze te bale poukładać. Ojej. Vanem jak się podjeżdżało, to on ten wyciszał. Znaczy wyciszała grana. Nie, dobra. Jaki aparat 4K, kurde. Dopiero zauważyłem. Nie trzeba ten? Szkieł? Nie trzeba. Dobra. Najlepsze to zawsze jest to układanie tych. Tutaj. Dobra, po tylu wypadkach się nauczyłem. A przyczyną wypadku, proszę państwa, jest zerwanie się pasów. Myślę, że to wina kolegi. Hello, Mr. Wurzel. I'd like to ask you about the accident. Hello. Yes. Please go ahead. So, from your point of view, how did the accident happen? I was driving along as normal. Pana punkt widzenia. I journey several times a week, and I always inspect the cargo before driving. As always, everything was in perfect shape. I don't know why, but suddenly there was a loud bang behind me, and I saw that I was losing my logs. I braked immediately to avoid making matters worse. Then I looked in my rearview mirror and saw that there had been an accident. Zawsze ten, mówisz, zabezpieczasz, jak trzeba. Okej. Take a look at this. The lashing straps are torn and are clearly far too old. They're definitely not in perfect shape. Oh, you have no idea. It's always the driver. Why don't you tell me? So far, you've gone on record saying that the load was properly secured. Are you sticking with that? No, it wasn't. Of course, I checked the load before every trip. But our haulage company is doing so badly that corners are being cut everywhere, even on small things like the straps. I didn't picture the job of a long-distance lorry driver being like this. I understand. It really is a thankless position that you're in. But it can't be the other road user's problem. You and the haulage company will have to take responsibility for this. No, proszę bardzo. Zauważyliśmy, że te pasy były bardzo stare. Dobra, czyli jeszcze dwie osoby. Ciekawe, że sygnał stąd dobiega. Hello, Mr. Schroeder. May I ask you a few questions? Do what you must. Thanks, very kind. Could you please describe the accident for me? Yes.
First, the lorry up there lost a log, and then the car in front of me braked far too quickly. So quickly that I wasn't able to stop in time, and I rear-ended the lady. What do you mean by braked far too quickly? Well, it really wasn't necessary. Then I wouldn't have driven into her. Krytycznie? Widocznie nie zachowałeś odpowiedniej odległości. No pokrytykujmy go trochę. She acted in a perfectly exemplary manner. This was an exceptional situation. The emergency stop was absolutely justified. She only came to a stop right in front of the log. You were following too closely. It's as simple as that. You always have to maintain a safe distance so that you can come to a stop in tak. Time. Zawsze trzymajmy odległość. In any case, you'll get a letter about it, and we'll have to take responsibility for it. Jak tam koleżanka? Pewnie krwawi czy coś? Hello, Miss Freitag. Are you okay? Yes. I'm okay. I need to ask you some questions, but it looks like you're in shock. What you're feeling is perfectly normal. You've done nothing wrong. You think so? I'm not here to make any judgments, but I can assure you, you reacted in an exemplary manner. Thanks. That's very reassuring. Take a deep breath. May I ask you a few questions? I'll keep it short. Yes, of course. W sumie też bym był w szoku, jakbym jechał i ten, by mi bale drewna zaczęły spadać na drogę. Could you perhaps tell me how the lorry in front of you lost its load? I can't really say much. It just came out of nowhere. It was a loud noise and the first log had already hit the road. I was only just able to react and brake in time. Thank goodness. I understand. Okay. Tell me about the rear-end collision. I came to a standstill just in front of the log, and then suddenly there was a loud crash behind me. The car behind ran straight into me. I'd noticed it a few minutes before because it had been so close to my tail. Okay, that seems to stack up. Ach, wszyscy się znają. In any case, the paramedics should treat you for the shock and any possible whiplash injury. I will do. I co teraz? Dwa tysiaki. Dobra. Chodźmy do tego auta, bo... Taka lipa. A czemu tak? Zaraz. Wyłącz to. Nie da się wyłączyć. A może włączę? Aha! Jaki ja jestem ułomny dzisiaj. To nie tu, tylko tutaj. tam jakiś klient na niebiesko pojechał. Spróbuję go dogonić. Kurde. Sygnały dźwiękowe się włącza przyciskiem strzałką do góry. A ja włączałem zatrzymanie. Jak? Okej, dobra. Czy świeci się pięknie na niebiesko? Kurde no. Ma farta. Chociaż ten, myślałem, że to coś nowego o wypadkach, ale wypadek tytanów to już miałem. Na pewno. Mogłem tę ciężaróweczkę obładać i może ten... No to nie wiem, jak tu wykryć, czy ktoś jest pod wpływem narkotyków, czy pod wpływem alkoholu. Nawet kij z tym, no ale czemu nie mogę prewencyjnie czy coś ich po prostu przebadać, tak jak w tym w Police Simulator.
patrol officers. Tutaj jak weźmiesz kolesia, zatrzymasz do standardowego tego, poprosisz go o przebadanie alkoholem i się przebada bez podejrzeń, to minusa się dostaje. Słabe to, moim zdaniem. Dobra. Pan z kawą na koszuli będzie. I'll take care of checking the personal details before you speak to the people. In the meantime, you can take care of something else. Okej, co powiesz? I've recorded the personal details. Everything okay so far? Wtedy to przynajmniej powiedział, że ktoś jest odpływem alkoholu czy coś. A tutaj jego uwagę nie przyciągnęła klama na koszuli od kawy. No cóż, tak widocznie musi być. Zdjęcia. Okej. Narysować. To nie ma co szkicować. Po prostu tak. Pierwszy kierowca jest od razu pod ręką. Jak ja kocham tą kamerę. What happened here? My cargo? I'm sure it's completely ruined. This could cost me my job. One thing at a time, please. Describe how the accident happened. What do you want me to describe? I'm sure the bloke who drove into me was occupied with something else. People like him ruin the reputations of an entire profession. Please start from the very beginning. What happened? I was sitting at the back of the traffic jam, and the bloke just rammed into my lorry. He only stepped on the brakes at the last second. So, he failed to notice the traffic jam and crashed into your vehicle, yes? I just said that. This stretch of road is so straight, you can't miss anything. If I lose my job because of him... Hi. You seem to imply that the other driver was distracted. Is that right? Yes. I know my fellow drivers. They live in their cabs. You don't want to know what else they occupy themselves with. Trimming their toenails and reading the paper are the most harmless amongst them. On the contrary, I'd love to know. Can you prove any of this? No. How am I supposed to prove it? In that case, you should be careful with statements like that. I've heard enough for now. Thank you. W sumie szkoda, że my im ten dokumentów nie badamy, czy coś, ile jechali i tak dalej. Takie trochę po łebkach te wypadki. Aha, dobra. Się zastanawiałem, co tu robi trzeci kierowca. Hello, Mr. Kirsch. That was quite a crash, huh? May I ask you a few questions anyway? Yes, go ahead. How did the accident happen? It was probably my fault. I'm sorry. Fair enough, but that doesn't answer my question. I failed to notice the traffic jam. That shouldn't have happened. And how come you didn't notice the traffic jam? It's a straight stretch of road, after all. I was, briefly distracted. Dobra, czyli to wiemy, że... Wybierzemy brązowy ten, klamę, ale no cóż, koleś, tak jak tamten kierowca powiedział, no, jak on to powiedział, że jakoś kierowców się obniża? Przez niego? Reputację im psuje, o, taki kierowca. If I don't eat it while driving, I won't complete my rounds in time. Imagine you had crashed into a car instead of a lorry. There could have been fatalities. You have been grossly negligent. I don't need to know any more. You will be held accountable for this. The paramedics will take care of your injuries. Okay. 1000. Tarano. Opylało się przyjechać. Znaczy, no zawsze trzeba reagować na wypadki, no ale...
ogólnie zbieranie śmieci z autostrady mnie jakoś tak mało interesuje. Dobra. Kolega jest podejrzany, to go pecniemy. Mam nadzieję, że nie będzie uciekał. Dobra, zatrzymuję się. No i na szczęście się teraz wyłączyło. Zobaczmy, kurde, czemu od tej strony idę. A, kobietka. Kobieta prowadząca auto. Widzimy flaszkę. Czyli mamy możliwość, jakby pozwolenie na użycie no. Wiadomo czego. Testera. Zobaczmy od razu, co powie na temat alkoholu. Not much. No to od razu mówi. And a glass of wine. And that little glass of bubbly. And two shots. Oh, now I'm saying it out loud, it doesn't sound like that little. I teraz pytanie, przyczepiać się ten samochód, czy ten? Czy od razu przejść do badania trzeźwości? Przejdę od razu. I tak mi tylko 150 punktów za to da i tak. Czyli jest pod wpływem, czy nie? Please show me your license and registration. Thank you. I'll have a look. Myślałem, że on zagra od razu ten kajdany i dalej. Jaka to jest norma dopuszczona? Czy tyle wystarczy? Paszport. To jest paszport? Serio? Teraz spróbuję w kajdany zakuć na koniec. To kategoria. Jak przegnę bardzo, to ten... To mój partner powie, że tak nie możemy jej skuć. A jak pozwoli, to znaczy, że... Czy tak trzeba? Okej. I'll come back to you shortly. Zasadniczo narkotyki jeszcze powinienem zapytać. Have you taken any drugs? No, absolutely not. Okej. Zdecydowanie inna odpowiedź jak przy alkoholu. I'll come back to you shortly. Dobra, zobaczmy. Co tam w samochodzie słychać? Koła. Okej. Światełeczka. Z tyłu. Bagażnika zaraz zajrzę. Okej, zobaczmy, co tam w bagażniku słychać. Dobrego. Nie ma tej apteczki. Tego się chyba nie da otworzyć. Powinno się dać. Tylko papiery, dobra. No dajcie mi tą walizkę niebieską. Ale tego chyba też się nie da otwierać. Tak mi się wydaje. Dobra, czyli... Nie wiem. Jeżeli
jechała pod wpływem, ale dopuszczalnej normie to. Aj, to. Your first aid kit is missing. Oh, this is embarrassing. Okej, dobra. Ja tak czy siak ją aresztuję. You'll have to come with me. Please step out of the vehicle. Wow. Dobrze. Czyli powyżej 0,5. To blisko była, miała 0,60 coś, 63. Okej, czyli gra od razu nie haltuje za to, dobra. No serio, myślałem, że jak ktoś jest pod wpływem alkoholu, przyjdzie test, znaczy ten test będzie pozytywny, to od razu w kajdanki robi. A jednak nie. Incognito. Fajnie by było do 30 tysięcy dzisiaj dojść. Teraz wpadnie 150. Okej. Lecimy na trasę zatem znowu. Tak sobie myślę. Chciałbym zobaczyć ten fotoradar. Czemu jak najeżdżam na fotoradar, to mi ten poświetla całą drogę? To nie... Tutaj jestem? Chciałem. Chciałbym ten fotoradar obadać. Tylko oczywiście nie mam pojęcia, jak tam dojechać. Czyli my jesteśmy jakby... Patrzymy się na południe. Czytajmy. Kaiser coś tam. Kaiser. Ja chcę na Lenzburg pojechać. O, czyli Lenzburg jest tutaj. Okej. Coś się robi na pewno z tymi, no. Radarami, tylko ja kurde nie wiem co. Dobrze jadę w ogóle? Dobrze. Czyli to fotoradar gdzieś powinien być przed zjazdem. O kurde. Się zagapiłem na ten... Na mapę w lewym rogu. No. Temperaturę tak jeżdżę. Daleko jeszcze? Daleko. Gdzie ten przepiękny fotoradar? Okej, tam parę niebieskich mi zaznaczyło. Jeszcze kawałek. Ej, koleś, tak się nie zmienia pasa. I co, nie hamują przed fotoradarami, czy jak? Gdzie on jest? Moja fotoradarowa ta. Pytanie, on jest... Chyba tu. Po co miałby być na zjeździe?
Adam. We have received a distress message. A small plane needs to make an emergency landing and cannot make it to an open airstrip. Part of the Autobahn must be cleared so that plane can land. Who can take this? Kurde no. Mały samolocik ląduje. To aż ten po nim i... Teraz tego nie pokażę. No, jest coś takiego. I o co chodzi z tymi fotoradarami? Może te na misję przyjąłem i dlatego nie mogę tego podjąć. Zobaczyć, Anna. Ale już tak kiedyś podchodziłem i tak samo było. Dobra, zobaczmy, gdzie jest. Gdzie ten samolot chce wylądować. W okolicach lotniska, no logiczne. To jedziemy. Włączę koguty. Żeby było wiadomo, że jadę. Co ja to mam zrobić? Okej, czyli taki standardzik. Wypadek? Pyta. Albo niebezpieczeństwo. Nie wiem. Teraz się przekonamy. Tak, nic nie jedzie za mną. I co, wyląduje kolega jakoś? Chyba to już kiedyś robiłem, ale nie pamiętam. Jak? Nie może, wy czekacie na mnie. Dobra, leci. Teraz powinienem mu ten sprawdzić dokumenty. Chyba tego nie miałem jeszcze. Nie pamiętam przynajmniej. Dowód i ten. Yes, but I wouldn't have managed it without your help. Why did you have to make an emergency landing in the first place? Well, the fuel was running low. I wouldn't have made it to the nearest airfield. Jak tam za mało paliwa? And how did that happen? Did you forget to refuel? Or were you flying a longer route than planned? Zapomniałeś zatankować? Actually, neither of those. I assumed that the data in the logbook was correct. You're always responsible for ensuring that everything is correct prior to the beginning of the flight. You've been grossly negligent and you'll be held accountable. The breakdown service will take you back to the city. Be more careful in future. Ciekawe, jak taki samochód się z autostrady zabiera. Aha! Dobra. To fajnie, że po tylu odcinkach coś nowego. Na 100% tak samolotu nie zatrzymywałem. Znaczy ten, nie robiłem. Kurde, ale kołków. 850 punktów. Jestem lekko rozczarowany. Dobra. Jakiegoś kolegę niebieskiego bym chciał. Jedzie coś tu za mną niebieskiego? Dobra, mamy 49 minutę. Wybiorę kogoś. Z kontenerem nie. Weźmiemy busika na koniec. O, chociaż tamten mi się podświetla, dobra. Zobaczymy, czemu się podświetla. I zatrzymanko, sygnały, pykuś, proszę się zatrzymać. No dajesz kolego.
długo reagował. Nowa, trzymasz się. Dobra. Co to masz tu takiego podejrzanego, powiedz? Czy to jest w ogóle szansa kiedykolwiek zobaczyć coś tutaj? Dobra, kolego. Zapytajmy się o alkohol. Have you been drinking? No. I only ever drive when I'm sober. Okay. A narkotyki? Have you taken any drugs? Drugs. Not me. To wygląda mi to normalnie, no. Dokumenty. Co przewozisz? Dobra, na czas jazdy. Of your driving and resting times. Here you go. Everything is in order. Okej, okay, co przewozisz? Please show me your freight documents. Here's the freight documents you require. Textile products. Okej, okay, tekstylne, coś tam, dobra. Please show me your license and registration. Thank you, I'll have a look. Kolego, czemu nam intuicja podpowiedziała, żeby cię zatrzymać? Czemu? Oliver Schmidt, czy nie miałem przyjemności z tobą? Przeterminowane tablice. Kurde, czy to nie jest ten? Co ten, no? Też miał wtedy chyba rejestrację po terminie. Znaczy ten. Będzie zabawne, jak... Jak będzie pijany. Ale zobaczmy najpierw. No czemu nie mogę koła sprawdzić? Brawo. Gro. Apteczka jest. Okej. Nie mogę koła zobaczyć. Odpycha mnie. Wjeżdża i odjeżdża kamera. Super. Świateł też nie ma. To już musi być ten. To musi być ten koleś pijany, co mi zwiał na 100%. Okej, okay, to wracam, zrobię. A nie. On był pod wpływem. Narkotyki miał. Na pewno miał narkotyki, ale... Have you taken any drugs? No, of course not. What you take me for? Dobra, sprawdźmy, jak się sprawdza narkotyki. Oczy do dołu ma, no i... Co ma wybrać? Czerwone oczy, nie. To też nie. Jakby to mi pasuje. Nie wiem. Albo źle wybrałem, albo ten. Nic nie znalazłem. Nieprawidłowy. A. I have to give you a fine. Używa, ale źle, czyli dobrze wyczułem, znaczy no nie dobrze, że wyczułem, tylko widziałem, że on jest pod wpływem narkotyków, tylko złą odpowiedź wybrałem w takim wypadku. Albo dobrą, tylko powinienem go aresztować. Ja myślałem, że mi nie wskoczył ten test narkotyków, że gra mi oddaliła, że nieuzasadnione było. A to jednak chyba dobrze wybrałem w takim wypadku, bo jest zaznaczony ptaszkiem. Czyli powinienem go aresztować, kurde. Blisko było. Mój pierwszy narkoman chyba.
Ale tak czy siak nie ogarniam tej gry. Dobra. Może godzinka się zbliża, sejwik. Lecimy na komisariat, zobaczymy, co dzisiaj się uda zanabyć. Szkoda, kurde, mogłem go aresztować. Ale serio, myślałem, że gra stwierdziła, że złą odpowiedź wybrałem. Jakoś tak ciągle mam w głowie to, że ona od razu w kajdanki zakuwa. W jakiej to grze tak było, że przy przewinieniu od razu ten, bez mojej decyzji, kajdanki zakuwała. W Police Officers chyba tylko przy uciec. Nie, to też musiałem wybrać. Nie wiem, dziwne to. Co, porozkminia się ten problem kiedyś. Tu mamy. La samochód. Mamy 28 tysięcy na szaleństwo. 10, 12. Byśmy mieli cywilnego. Całego. To chyba tak trzeba będzie zrobić. A, cywilniak pykuś. Okej. Czy tu już powinna trofka wlecieć? Czyli 10 tysięcy, 20, 32, 500. To jest niewykluczone, że 32, 500. Na kolejnym odcinku już powinienem to zbierać. Zrobię tak samo jak teraz, że 20 tysięcy sobie dobiję i potem resztę podczas odcinka, aczkolwiek 20, 32, może do 25 tysięcy, a zbieram 25 i potem resztę na odcinku, bo teraz przez tego odcinka jakieś chyba 8 tysięcy mi wpadło tylko, więc taka lipa. Szkoda, że z tym narkomanem, kierowcą pod wpływem narkotyków, tak mi się samo udało. Inna sprawa, że dziwne, że ta gra jakby tych kierowców nie resetuje, on cały czas jeździł, bo nie mogłem kół sprawdzić i tak dalej, czyli trafiłem po raz kolejny na tego samego kierowcę, którego olałem. No nie sprawdziłem wtedy mu tych testów, nie zrobiłem na narkotyki. Teraz wykminiłem, że jest po raz kolejny ten sam, więc zrobiłem mu test na narkotyki. Nawet prawdopodobnie dobrze wybrałem, tylko że mandat mu wystawiłem, a nie aresztowałem. Nice. Będzie nauka na przyszłość. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka i cóż, zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny z tej serii albo na coś innego na moim kanale. Hej.